Ty siedzisz w wielkiej rybie wypełnionej piaskiem. Tak, tata mi mówił, że bo się nazywają nikto, dlatego zrobili rybę. Pomysł fajny, no bo dzieci mogą się pobawić. Będę lepiła babki, moje wiaderko i moją łopatkę. Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że w innych miastach tego nie jeszcze nie spotkaliśmy, żeby na rynku były właśnie ustawione piaskownice dla dzieci. Dobra promocja miasta jak najbardziej. Zapotrzebowanie na to, by dzieci na rynku mogły też mieć swoją piaskownicę, rzeczywiście było. Takie głosy małych mieszkańców do prezydenta dochodziły, no i stąd ten mały eksperyment. Promujemy trochę nasz symbol miasta, a przede wszystkim promujemy również rynek jako miejsce przyjazne dla dzieci, dla rodziców. Taka infrastruktura około się pojawi, trochę parasoli, trochę leżaków. Piasek i gołębie. Gołębie niestety są nie do końca mile widziane. No dlatego dzienne sprzątanie i co jakiś czas w tygodniu wymiana warstw piasku. No musi być czysto, musi być bezpiecznie. No jest też monitoring Straży Miejską. No są te piaskownice pod szczególnym nadzorem. No liczę też na zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności użytkowników ogródków piwnych wokoło też. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.